Wiecie, co jest tak dobre jak krocki lepin? Podwójny lepin, czyli Duo Lepin Toys. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak naprawdę to nie wiem, czy są lepsi, czy nie. Lepiej wiem, że są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o jakość tego klocka, nadruków i w ogóle. Natomiast tu, powiem wam szczerze, serio, ja już nawet nie pamiętam, skąd to mam. To jest chyba piękne w tym kanale, czy piękne i niepiękne jednocześnie, że kurczę, no człowiek ma tyle tych podróbek, że czasem gdzieś sprząta i znajdzie w kącie, zresztą tutaj jeszcze kurz jest widoczny, znajdzie w kącie jakąś starą paczkę, nawet nie wiem, czy dostałem to od jakiegoś fana, czy sobie sam to kupiłem. No faktycznie tutaj narzekać nie mogę na brak kontentu, na brak rzeczy, które gdzieś tam mi zalegają też często. W przeciwieństwie do mojego bazowego kanału, gdzie sam z siebie zrezygnowałem zbyt częstych zakupów, tutaj nie mamy takich rzeczy. Natomiast tutaj też pamiętajcie, że badamy, czy w ogóle to fajne, czy sprawdzamy, czy da się bawić tymi zabawkami, które to otrzymujemy i czy da się je fajnie złożyć. I już widzę, że średnio, bo instrukcję mamy narysowaną tu u góry. Jakże Maciu się pękło, natomiast, no bo serio, tak połowicznie kułam w ogóle o co tam kurde chodzi. Natomiast największy ból oczywiście jest, pamiętajcie, taki, że brak instrukcji powoduje to, że gdybym za jakiś czas chciał za 20 lat odbudować ten zestaw, to jak nie zachowam instrukcji w sensie pudełka, to nie odbuduję tego zestawu. Ale czego będę chciał odbudować za 20 lat, to zobaczymy już za chwil kilka. Nadruk torsiku, nadruk ciałka jakby zły nie jest. Spójrzcie, nawet jakie ładne druki na stopach są, jak to jest ten, ale nadruk głowy już znacznie gorzej, ale nadrukowo nieźle. Ruchowo, o, klasyczny Chińczyk, chodzi to wszystko zbyt lekko zdecydowanie. Zielone epolety to nie jest coś, co się z Lego chyba zdarzało, albo ja przynajmniej nie kojarzę, więc to akurat rytasik. I jakościowo też w miarę naprawdę okej, jeżeli chodzi o jakość wykonania, mógłbym nie poznać, że to nie Lego. Podobnie jest z hełmem, nie zapowiada się źle. Wiecie też, to kurczę kosztowało 8 zł, czyli to nie jest taka zwykła podróbka, w sensie za 4. A gdzie są twoje ręce? Dobra, w ogóle zaraz to zbuduję i zaraz do was, moi drodzy, wracam, że tylko flaga. Nie, tutaj również nadrukowo jest okej. Szkoda, że z jednej strony tylko. Będzie problem zbudować to z tej instrukcji, ale nie tracimy siły ducha. Budujemy. No i powiem wam szczerze, że Steed, bo on się zakładam tak nazywa, jest już zbudowany. Mamy jedną rączkę zapasową, to jest jedyny element, który tutaj w formie zapasowej dostajemy, a sama konstrukcja, dobra, może zacznę jeszcze od budowy. Budowało się to całkiem nieźle, serio. Największy problem jedynie miałem z włożeniem tutaj łap, ale to chyba nawet w Lego wymagałoby większej siły włożenia, natomiast poza tym budowało się to naprawdę spoko. Klocki nie były jakieś takie, żeby wiecie, trzeba było tu wkładać nie wiadomo ile siły, by bolały mi palce, czy żebym miał odciski, a to akurat jest norma w klockach podróbkowych. Tak jak już wspominałem, jakość tutaj nadruków była ok i to było widać. Jakość ruchów hipka, no, mogłoby być ciut lepiej, ale nie ma też dramatu. Nóżki chodzą ciut zbyt lekko, ręce ciut zbyt ciężko. Oj, jaki to jest chiński standard, do którego już jestem tak przyzwyczajony, że hej. Ciekawie mnie, co by było, gdyby to była pierwsza figurka, którą w życiu testuję. No, sam się dzisiaj zastanawiam, natomiast po tylu figurkach wiem, że generalnie jest to raczej zestaw na plus, niż na minus. No, tutaj widzę jeszcze kolejny minus, mi wyskakuje teraz, że głowa odchodzi z tym, trzeba chycić tą głowę, żeby ściągnąć hełm. No i tą głowę tylko trzeba mu wybaczyć, bo ona nie jest w sensie ona jest brzydka, ale dlatego, że ktoś ją tak zrobił, a nie dlatego, że została brzydko wykonana. Po prostu, no, ktoś tak chciał, żeby to wyglądało, po prostu i tyle. To w ogóle to jest odwrotnie narysowane? Tak, spójrzcie, tu jest odwrotnie narysowana głowa. Tu jest normalnie, a tutaj jest źle nadrukowana.
No to mamy pierwszy duży minus. Odwrotnie nadrukowana głowa. No niestety to nie siadło, ale można potraktować jako easter egg śmieszny. Co do klocków, trzymają się ok, tak jak mówiłem, budowało się to łatwo, fajnie się to prosto wszczepiało. Natomiast na przykład minusem jest to, na przykład tu ciężko wyciągnąć, a tu mi wychodzi praktycznie bez większego włożenia siły, ale nie wylatuje, więc też spokojnie. Osobiście wolałbym, żeby to było zrobione w ten sposób, że odwracamy sobie to i to jest taki, wiecie, pająk, taki krabopająk. Całkiem fajnie też wygląda tutaj też ten fotel odzwierciedlony w kolorze pomarańczowym. Z instrukcji wbrew pozorom nie budowało się tak źle, aczkolwiek miałem momentami wrażenie, że mamy do czynienia, wiecie, z jakąś grą logiczną, zabawą logiczną w domyśle. Jak to zbudować, pod koniec ci kapłem, że może wbrew pozorom znacznie łatwiej byłoby mi zbudować też patrząc na to po prostu, ale z tego też nieźle. No jedynie szkoda, że nie ma jej wersji papierowej, żebyśmy mogli gdzieś sobie te instrukcje składować. O jakości tutaj plagi już też się jakby wypowiadałem, no generalnie jest ok. Tutaj trzeba troszkę mocniej docisnąć, żeby on nam siadł. Nie wiem do końca po co są te elementy, to są jakieś pasy bezpieczeństwa, to ten Steed to jakieś dziecko jeszcze coś, że pasów potrzebuje, gdybyśmy mu dali ręce do góry, nie, to też nic nie daje. Aha, podpórki, a nie, ej, to całkiem nawet spoko, ej, kurde, to jest całkiem spoko pomysł, patrzcie, takie podpórki pod łapy, ej, kurde, no, nie jest naprawdę, moi drodzy, źle i mam podejrzenia, że faktycznie to duo Lepin to jest naprawdę jakaś, kurczę, odmiana Lepina, że oni założyli firmę, córkę albo coś w tym rodzaju, chociaż tu się pisze Lepin osobno, ale nie, naprawdę, duo Lepingo jest w miarę okej. I ja wiem, cena jest ciut wyższa niż powinna być, ale bierzcie pod uwagę to, nie jest tylko figurka, to też jest w jakiś sposób mikrokonstrukcja i naprawdę, no, jeżeli, wiecie, dycha to już byłoby drogo, jeżeli widzicie to za ósemkę, mimo wszystko jako alternatywa, opcja jako alternatywy do klocków Lego, myślę, że można rozważyć. Przynajmniej po to, by kupić i się przekonać, czy warto, czy nie warto, jak to bywa z tymi podróbkami i alternatywami. Nie, tutaj naprawdę jest spokój, nawet sama konstrukcja, spójrzcie, wygląda teraz całkiem okej. Okay. Kurczę, no, nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie jedna z tych paczek, którą otworzymy i się pośmiejemy. A tu no proszę, takie zaskoczenie. Jeżeli chcecie zaskakiwać się w przyszłości wraz ze mną, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, by nie przegapiać takich zaskoczeń jak dzisiejszy film. Naprawdę, ja jestem mega zdumiony. Zostawcie również jakiś ślad po sobie w formie łapki, nie wiem, czegokolwiek, tego co się zostawia na takich rzeczach. I ja będę wtedy zadowolony i będzie mi miło. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Widzimy się wkrótce, mam nadzieję, w kolejnych odcineczkach. Bye!